Witam w moim pierwszym filmiku, w którym pokażę, jak przygotować pyszny czarny sernik. Na początku do rondelka postawionego na palniku wlewamy około 4 łyżek oleju. Następnie wrzucamy kostkę margaryny, to jest 250 g. Ja pokroiłem margarynę na 6 kawałków, po to, żeby szybciej się roztopiły. Co jakiś czas mieszamy, żeby tuż się nie przypalił, a kiedy nasza margaryna już się roztopi, zdejmujemy rondelek z ognia i przelewamy całość do miski. Ja akurat wlałem do robota, który pomógł mi w gnieceniu ciasta. Do tej naszej mieszanki tłuszczy dodajemy kolejno 4 szklanki mąki. Pierwsza. Włączam robota. Druga szklanka. Trzecia. I ostatnia. Dosypujemy też szklankę cukru. Możemy zmniejszyć tę dawkę o połowę, ponieważ moje ciasto wyszło trochę za słodkie. Dodajemy też cukier wanilinowy i 4 łyżki kakao. Ja niestety nie miałem go aż tyle, ale nie chciało mi się iść do sklepu po więcej, tak więc wsypałem to, co było pod ręką. Wyłączam maszynę i tak wygląda przygotowane przez nią ciasto. Żeby wyrobić je do reszty, będę musiał użyć swoich rąk. Formujemy z jednej dużej kulki, którą właśnie ugniatam, 2 mniejsze. Mniej więcej równej wielkości. Następnie wrzucamy je do zwykłych foliowych torebek śniadaniowych, tak żeby można było włożyć to wszystko do zamrażarki na około 2 godziny. To jest taki czas, który zapewni nam zamrożenie tego ciasta do tego stopnia, aby dało się je zetrzeć na tarce. Ja tam właśnie drugą kulkę wrzucam do torebki, zawijam. Wkładam do szuflady i zamykam zamrażarkę. Teraz bierzemy się za przygotowanie sera. 15 deko miękkiej margaryny wrzucamy do miski. Rozdrabniamy ją wstępnie mikserem. A następnie wsypujemy cukier. Jedna szklanka. I druga szklanka. Tutaj, podobnie jak w przypadku ciastka, możemy też zmniejszyć dawkę, bo jedna szklanka w zupełności wystarczy. Ja, mimo że robiłem ten sernik już kilkanaście razy, to zawsze o tym fakcie zapominam. Do ucieranej margaryny wrzucamy żółtka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme. Mi akurat trafiło się jajko z 2 żółtkami. G
Kiedy całość zmieni się już w jednolitą masę, możemy przystąpić do wrzucania najważniejszego składnika. Ja kupiłem twaróg półtłusty, 4 kostki po 250 gram, ponieważ sera ma być równy kilogram. Jeżeli macie dostęp do tradycyjnego sera białego, takiego jaki przygotowuje się na wsiach, możecie śmiało go używać, jednak należy pamiętać o tym, że przed wrzuceniem trzeba go zmielić, najlepiej dwukrotnie, na zwykłej maszynce do mielenia mięsa. Dosypujemy dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Następnie wsypujemy cukier wanilinowy i olejek o aromacie cytrynowym. Tutaj wedle uzdania może być pomarańczowy, migdałowy, jednak moim zdaniem najlepiej pasuje właśnie cytrynowy. I teraz bierzemy się za uwijanie ścianę z białek. Białka, które pozostały wcześniej po użytych do sera żółtkach. Ja ubijam pianę ręcznie, jakoś tak się nauczyłem i zawsze tak postępuję, ale równie dobrze może być bita mikserem. I kiedy piana jest już sztywna i nie wypływa z miski, dodajemy ją do naszego sera i czekamy, aż wszystko ładnie się połączy. Pamiętajmy też o dodaniu pół łyżeczki proszku do pieczenia. Do gotowej masy wsypujemy teraz rodzynki. I tu znowu wedle uznania. Można ich dać dużo, mało lub jeśli ktoś ich nie lubi, można nie dawać wcale. Ja dałem akurat taką średnią torebeczkę, także myślę, że będzie optymalnie. Kiedy już miną te 2 godzinki i ciasto jest zamarznięte, na bretwannę wylewamy warstewkę oleju i rozsmarowujemy, a następnie wsypiemy troszkę mąki, żeby nasze ciasto po prostu nie przywarło do blachy. No i nadszedł czas, kiedy biorę się za tarcie. Jest to proces czasochłonny i wymagający sporo krzepy, więc pozwoliłem sobie pominąć go, używając magii YouTube. Tarcie ciasto rozkładamy równomiernie po blasze i wylewamy nasz ser. I ja niestety popełniłem tu gafę. Zapomniałem o rodzynkach i nie zamieszałem masy przed wylaniem, przez co musiałem rozłożyć rodzynki na cieście ręcznie za pomocą łyżki. Rozłożoną już masę ścieramy pozostałą część ciasta. Tu również posłużę się cięciem, ponieważ nie ma sensu oglądać, jak ścieram taką kulkę ciasta na zwykłej, tępej tarczce. Kiedy ciasto jest już starte i równo rozłożone, możemy włożyć brytwannę do piekarnika. Ja swój rozgrzałem do 180 stopni i ustawiłem czas pieczenia na 45 minut. Po upływie tego czasu wyjąłem ciasto i odstawiłem po prostu do ostygnięcia. Tak prezentuje się moje ciasto w całości. Jeszcze gorące. A tak wygląda już po ukrojeniu kawałeczek mojego sernika. Mam nadzieję, że wygląda dla Was smakowicie. Jeżeli jesteście zainteresowani dalszym oglądaniem moich przepisów, które będą pojawiały się w przyszłości, proszę o naciśnięcie przycisku subskrybuj, jeżeli podoba się Wam mój przepis lub jeśli macie jakieś uwagi, zachęcam do komentowania. Jeżeli filmik przypadł Wam do gustu, to proszę o wciśnięcie łapki w górę. My widzimy się za tydzień, kiedy to przygotuję właśnie moją ulubioną karpatkę. Do następnego, hej!